Dzień dobry wszystkim. Mamy godzinę trochę po piątej. Ja jeszcze się nie obudziłam. Jeszcze trochę śpię. Mam nadzieję, że się dobrze macie. Wstałam o tak porannej porze, ponieważ dzisiaj lecę do Miami, więc zapraszam was na mojego travel vloga. Lecimy biznes klasą, więc będzie to dla mnie trochę przygoda. Nie ukrywam, ja już leciałam biznes klasą parę razy, więc wiem, jak to wszystko wygląda. Wiem, że nie wygląda jak ekonomii, ale może ktoś jest ciekawy, to z chęcią wam to wszystko pokażę. Będzie to naprawdę długa droga, ponieważ jestem w Hiszpanii, muszę się udać do Walencji. Z Walencji lecę do Paryża i dopiero z Paryża przesiadamy się w taką pełnoprawną biznes klasę i lecimy do Miami. 12 godzin. Jakby ja jestem bardzo podekscytowana tą podróżą, lecz jednak wiem, że będzie całkiem ciężka. Za oknem, którego nie widać, jeszcze bardzo ciemno. W sensie jakby nie ma jeszcze żadnego światła. Ja odpaliłam swoją lampę, żebyście mnie widzieli. Lecz lecę zrobić sobie śniadanko. Nie tak ja mam przygotowane, w ogóle powiem wam szczerze, że ja też wstałam tak wcześnie, ponieważ chciałam wstać jeszcze przed moimi rodzicami, żebym mogła sobie spokojnie nagrać. I mam nadzieję, że ich nie obudziłam. Jak mam być tak w 100% szczera, to co do wylotu, to w ogóle nie jesteśmy pewni, ponieważ aktualnie są strajki w Francji. Przez co parę samolotów nie wyleciało wczoraj. I mam nadzieję, że już dzisiaj jakby się skończyły, albo przynajmniej nasz samolot wyleci. Ale nie powiem, że trochę się tym stresuję. Trochę się już ogarnęłam, nawet zrobiłam makijaż, bo postanowiłam, że muszę wyglądać pierwsza klasa. W ogóle powiedzcie mi, jak wam się podoba mój fit. Chciałam, żeby był taki wygodny, ale jednak z klasą i jednak takie, wiecie, ładny. Więc wydaje mi się, że wyszło. Ogólnie spodenki są z Satinba Collection. Z moim kodem macie minus 10% zniżki, a mój kod to po prostu mój nick, czyli 13 healthy latka. Tam was wsyłam. W ogóle chciałam wam pokazać, jaki wielki plecak wzięłam. Znaczy on może nie jest wielki, ale jest napakowany. Ponieważ wzięłam iPada, książki, słuchawki takie ogromne, dużo ładowarek, mam batony proteinowe, bo boję się, że jakby nie będę miała co jeść i nawet wzięłam ze sobą Nintendo Switcha, no nie oceniajcie, i powerbanka, i telefon, i statyw, a dobra, to on jest po prostu pełny, ale muszę mieć tam wszystko. W ogóle może być to zaskakujące, ale chciałabym spędzić bardzo produktywnie ten lot. Mam 12 godzin w Miami, do Miami, więc chciałabym sobie oczywiście obejrzeć jakieś filmiki na YouTubie, bo mam premium, więc sobie pobrałam. Ale chciałabym skończyć jeden filmik na YouTuba, ogarnąć moje Notion, jakby może dokończyć template dla was. No, mam wiele rzeczy zaplanowanych na ten lot, więc mam nadzieję, że będę najlepszą wersją siebie. Jak nie, to będziecie mnie motywować. Dojechaliśmy już do pierwszego lotniska, z którego będziemy lecieli do Paryża. Powiem szczerze, że sama droga zajęła około 2 godziny, ale przeszło całkiem szybko i sprawnie. Teraz trzeba oddać walizki tak, żeby nam ich nie ukradli. Mój największy stres zawsze to jest to, że po prostu, nie wiem, zgubię naszą walizkę i będę musiała siedzieć tam bez żadnych ubrań. Mój tata zawsze lubi przyjeżdżać dużo, dużo wcześniej, więc przyjechaliśmy, a nawet się nie zaczęła odprawa, więc... Ale z tego co wiem, biznes klasa ma jakiś tam fast track i tak, więc zobaczymy. Nie mogę mówić zbyt głośno, ale udało nam się już dojść do saloniku VIP Lounge. Zazwyczaj trzeba kupić takie jakby karty, albo po prostu mieć tego biznes klasa albo first class, żeby móc tutaj wejść, ale jest bardzo fajnie, ponieważ jest dużo jedzenia, więc za chwilę zobaczymy co jest. Właśnie weszliśmy do saloniku, czyli do VIP Lounge. Jest on dostępny dla osób z biznes klasą bądź first klasą, więc za chwilę zobaczymy, co tutaj jest. My mamy zazwyczaj karty, więc również bywałam, ale jest zawsze dobre jedzenie, więc zobaczymy. Chciałabym
chciałabym tylko zaznaczyć, że film nie ma w żadnym stopniu przekazu chwalenia się czegoś takiego. Jestem bardzo wdzięczna za możliwości, które mam. Bardzo to doceniam i mówię, to nie jest po to, żeby się wychwalić, bo tak jak powiedziałam, chciałam to po prostu wam pokazać. A życie w internecie, social media jest pewną częścią mojego życia, jakby jestem osobą publiczną, która wszystko pokazuje, więc dzielę się tym. Postaram się wykorzystać ten lot jak najbardziej produktywnie. Tak jak mówiłam, zrobiłam sobie już pewien plan w nauszym, który wam pomakarze, jak będę już w samolocie do Paryża. Pewnie jakąś część też prześpię, ponieważ jak my tam przylecimy, to u nas w Polsce będzie już noc, połowa nocy, a jak ja tam wyląduję, to jakby jest różnica czasowa 6 godzin. Może tak, bo nie chcę mi się tego tłumaczyć, wiecie, dookoła. Fajnie będzie też zahaczyć o temat egzaminu ósmoklasisty, ponieważ będę się do niego przygotowywać, a wiem, że dużo osób jest również w tej samej klasie co ja i się tym stresujecie. Mi próbne poszły naprawdę dobrze, mam fajną taktykę, więc chęcią ją wam zaprezentuję. Siedzimy już w samolocie, od razu na wstępie dostałam chusteczkę i taką mini wodę, więc bardzo fajnie. Mamy tutaj taką kotarkę, więc czuję się bardzo oddzielona, jakkolwiek to brzmi. Jest to ten krótszy lot, ponieważ tylko z Walencji do Paryża, więc w sumie nawet na to tak nie zwracam uwagi. Pewnie po prostu zacznę sobie montować jakieś filmy, albo pokażę wam moje nowsze. Klipy, które już nagrałam, przerzuciłam sobie do InShota i zacznę je trochę już składać. Nie oceniajcie mojego wspaniałego fitu, ale właśnie żeśmy wylądowali i próbujemy szukać naszą bramkę, ponieważ mamy 20 czy tam pół godziny do wylotu, więc się potwornie spieszymy, bo wiecie, jak bez nas polecą, to będzie trochę przypał, jak ma być szczero. Ale jestem w Paryżu, gdzie jest 6 stopni, dlatego jestem ubrana na cebulę. Mój lot do Miami został opóźniony 3 godziny, więc siedzimy w kolejnym nowym saloniku. Najgorsze jest to, że po drodze w tym samolocie zjadłam i tak bardzo bolał mnie brzuch. Dosłownie myślałam, że nie wytrzymam, teraz już troszkę mniej mnie boli, ale trzeba tu przesiedzieć jeszcze jakieś 3 godziny, co też sprawia, że mój lot będzie zupełnie nocny. Ale pani nas pocieszyła, że większość samolotów nie wyjechało i że mamy duże szczęście, że w ogóle wylecimy. Tak wygląda salonik, ten jest naprawdę duży w porównaniu do tamtego. Mają tu też dużo jedzenia. Dobra, położyłam telefon oparty o kubek, bo nie chcę składać statywu, ale mniejsza, to w sumie was nie interesuje. Zapomniałam powiedzieć, jaki jest główny cel tej podróży, ponieważ po prostu powiedziałam, ale co do Miami, no super fajnie. Lecę pozwiedzać Miami, ale również lecę na mój kontrakt fotomodelingowy. Ci, co mnie akurat teraz musieli zacząć wygadać, prawda? Dobra, skończyli. Więc ci, co mnie obserwują, wiedzą, że miałam podpisany pewien kontakt fotomodelingowy z zagraniczną agencją. Miałam już pierwszą sesję i teraz lecę na drugą. Niestety, no, nie będę w stanie wam tego wszystkiego pokazać, ponieważ jest to jakby w umowie. Nie wiem, w tym wszystkim mam zapisane, że nie mogę się tym dzielić. Dlatego też nie mogę wam na razie pokazać tamtych zdjęć gotowych, chyba tylko te, które jakby ja zrobiłam. Ale to jest taki główny cel, ale również mówię, zwiedzenie Miami, hokej, NBA, te sprawy, bardzo chciałam to zobaczyć. Z racji też tego będą nowe treningi, ponieważ oczywiście trenuję siłowo i to się nie zmienia, ale wymagają też pewnych innych treningów, jak na przykład treningi oporowe i cardio, więc również wam to na pewno wszystko pokażę. I przepraszam was za wszelkie szumy albo innych ludzi, ponieważ wiecie, jest tutaj mnóstwo osób, już są moi rodzice i no nic nie mogę z tym zrobić, a wiecie, że moją główną kamerą na ten moment jest iPhone, ale... Lecę do Miami, więc wszystko może się zmienić. W końcu jest boarding, więc chyba wylecimy jednak. Jesteśmy już w samolocie, bo już jestem podekscytowana, wszystko wygląda super, więc za chwilę was zapoznam z biznes łamaną na first class tutaj w Air France Airlines, chyba, jeśli się nie mylę. Jest naprawdę bardzo fajnie, dostałam parę fajnych rzeczy, które wam za chwilę zaprezentuję, więc... Właśnie przyszedł pan i nabrał takie kosmetyczki, więc za chwilę zrobimy unboxing. Nie wiem, czemu się tym tak ekscytuję, bo już to wszystko widziałam, ale dalej jest to... Jest tu taki telewizorek z różnymi muzyką, filmami i też grami. A tu mamy pad od konsoli. Autentycznie rozstawiłam swój statyw, więc stoicie na statywie. I
chciałam zrobić unboxing tej tutaj kosmetyczki. Nie uczynkujcie niczego spektakularnego, ale zawsze fajne są takie, wiecie, jakieś drobnostki. Więc tak, mamy tutaj takie skarpetki, bo jest to 12 godzin lotu, więc żeby było ciepło w stopy. Wspaniale, troszeczkę do jakby spania. Jakby było zapalone światło, żeby wam nie przeszkadzało. Dbają też o naszą higienę, bo dostaliśmy szczoteczkę do zębów, pastę i długopis po coś. I dostaliśmy dwa takie sample kremików. Jeden jest do twarzy nawilżający, drugi jest do ust, więc fajnie będzie sobie przetestować. Z Clarinsa, znam tą firmę, więc wydaje mi się, że jest bardzo fajnie. No i oczywiście tą przeuroczą kosmetyczkę, jest naprawdę ładna. Moi rodzice właśnie mnie wyśmiali za mój setup, bo postanowili, że ten statyw jakoś tak im tutaj nie pasuje. Uważają, że to jest przesada, słyszycie to? Przesada, no jak to no? Przecież jakoś musicie stać. Oczywiście to, co powiedziałam, był żart, więc nie bierzcie tego do siebie, bo oni bardzo mnie w tym wszystkim wspierają. Mamy też tutaj zakupiony posiłek, cały jeden, więc później wam go pokażę. I różnego typu napoje i przekąsy. Ogólnie, wezmę tą latarkę. Dowiedziałam się, że jak mam AirPodsy, to lepiej mnie słuchać, ponieważ dźwięk jest jakby z nich, więc będę z nich korzystać, jak będę do was grała. Postanowiłam, że później pójdę spać najprawdopodobniej, więc już mi się nic nie będzie chciało zrobić, więc postanowiłam po prostu usłyszeć, że wam pokażę moje Notion. Staram się mówić bardzo blisko, żebyście dobrze słyszeli, no ale w sumie moje Notion widzieliście już parę razy. Ale dużo osób chciało tak trochę bliżej. Takie w miarę oczywiste jest to, że to jest moja najbardziej korzystana kategoria. Tutaj mam wszystkie swoje pomysły na filmy. Tu mam je rozplanowane, tutaj mam mój opis i jakby takie trackery, jeśli chodzi o, no nie wiem, YouTube'a, Instagram. Z tego, co mi się wydaje, to chyba przyjdzie do nas jedzenie. Zrobiłam jeszcze parę rzeczy, pisałam parę pomysłów i na razie zostawiam moje nosze w spokoju. Przepraszam was za to dosłownie fatalne światło, ale już w całym samolocie zgasili je, więc po prostu zapaliłam tutaj swoje prywatne. Przez tą różnicę czasową 6 godzin, jak ja tam przylecę, to będzie u nas zupełny środek nocy, a tam będzie wieczór. Więc postanowiłam, że po odwyższym jedzeniu chyba się teraz drzemnę i po prostu spróbuję naładować energię na następny dzień. Chciałam tylko wspomnieć, że obiad i deser był po prostu piechota. Pamiętajcie, treat yourself. Dobry wieczór wszystkim. Zostało około godziny lotu, bo ja myślałam, że większość przespałam, ale w międzyczasie się obudziłam, były potworne turbulencje, takich, których w sumie już dawno nie widziałam. Aż w sumie zaczęłam się bać, ale obudzili nas z jedzonkiem. Ja jeszcze przed chwilą, jak widzieliście, sobie trochę pouczałam się hiszpańskiego i porobiłam parę rzeczy i znowu się turbulencje. Światło jest beznadziejne, ale widzicie mnie, co jest najważniejsze, bo wcześniej nie mogłam wam nic pokazać. Oprócz mojego iPada, bo nic nie było widać. Ogólnie minęło całkiem przyjemnie i całkiem szybko, jak mówić szczerze. Jeszcze mogłabym polecieć, okej? Okay? Na szczęście w business klasie zawsze macie jakby fotele rozkładane do łóżka, dlatego jak ktoś chciał iść spać, to po prostu rozkładał, przykrywał się kocem pod łóżko i spać. Jak zawsze obudzili nas z jedzeniem, no bo wiecie, z pustymi rękami nie mogli. Dolecieliśmy w końcu, jestem potwornie rozmazana, więc nie zwracajcie na to uwagi, ale po 11 godzinach lotu jesteśmy w Miami.